Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Święty Jan od Krzyża mówił o końcu życia, że w godzinach wieczornych będziemy sądzeni z miłości. Nauczmy się kochać Boga, jak Bóg chce być miłowany. Zapomnij o samym sobie. Kiedy skupiamy się na sobie, tym samym ignorujemy Chrystusa, a to już wchodzi w grzech zaniedbania. Wszystkie uczynki miłosierdzia, które zostały wymienione w dzisiejszej Ewangelii, opierają się o ofiarę z siebie. Oddanie siebie drugiemu człowiekowi wymaga miłości. I ona jest kryterium sądu nad człowiekiem. Opis sądu mówi o oddzieleniu jednych od drugich. Tak jak to miało miejsce w czasie stwarzania świata, gdzie Bóg oddzielał jedne rzeczy od drugich. Tak w dzień sądu oddzieli ludzi przeznaczonych do zbawienia od ludzi skazanych na potępienie. Na Soborze Laterańskim IV określono sąd ostatecznie jako prawdę wiary. Jezus Chrystus ma przyjść na koniec świata, aby sądzić żywych i umarłych i aby dać każdemu według uczynków swoich, zarówno potępionym, jak i wybranym, aby otrzymali według swych czynów dobrych i złych, tamtym z diabłem wieczną karę, a tym z Chrystusem wieczną chwałę. Koszt ofiary, jaką ponosimy, jest wielki, ale to, co przez nią zyskujemy, przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. W tym opisie widzimy to, co będzie się działo na końcu świata. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie ma tu nic o dekalogu. Nie ma wskazania, że kto chodził do kościoła, niech wejdzie do chwały. Kto szanował mamę i tatę, niech będzie zbawiony. Kto nie kradł, nie kłamał, nie pożądał, niech się cieszy wieczną radością. Tu jest konkret. Miłowałeś bliźniego czy nie? Jeśli tak, bo czyniłeś to z sercem, to wchodzisz. Jeśli nie, bo nie opłacało ci się takie życie, zostajesz za drzwiami. Święty Jan stwierdził tak po męsku: kto nie kocha bliźniego, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Jak powiedziałem, miłość wymaga ofiary, a nie kalkulacji zysków i strat. Oddając siebie, nie zostawiamy sobie niczego na własność. Ofiarując życie dla wyższych wartości niż te materialne, zyskujemy życie, które wynagrodzi nam wszelkie straty. Siebie złóżmy w ofierze Bogu. Składajmy ją codziennie i bezustannie. Czyńmy, co powiedziano. Swoimi cierpieniami bierzmy w siebie Jego cierpienia. Krwią uczcimy Jego krew. Z radością dajmy się wynieść na krzyż. Jak to przedstawił święty Grzegorz z Nazianzu. Przyglądając się życiu Jezusa, zauważamy, że On nieustannie utożsamia się z najmniejszymi. Narodzony wstający, wychowany w miasteczku, o którym mówiono, że nic dobrego tam nie ma, skazany jak przestępca, zgromadził wokół siebie wszystkich tych, których omijano i krytykowano. Czy łapiemy się do tego grona? Oczywiście. Choćbyśmy mieli o sobie wysokie mniemanie, to i tak każdy z nas potrzebuje akceptacji, miłosierdzia, współczucia, gestów życzliwości i miłości. Bez nich będziemy martwi. A otrzymując to od innych, dzielmy się z kolejnymi ludźmi. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Może dajmy sobie dziś chwilę na zastanowienie się, jak może wyglądać nasze spotkanie ostateczne z Chrystusem. Czy to będzie faktycznie ostatnie, bo zostaniemy od Niego oddzieleni? Czy będzie przywitaniem się, w czasie którego usłyszymy, że nasza ofiara miała wielką wartość? Z Panem Bogiem.